Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i dzisiaj jestem jak zwykle Ignacy Oszukacy, bo oczywiście materiał jest niedzielny dla was. Mam nadzieję, że niedzielę spędzacie miło, spokojnie, domowo, rodzinnie. A ja oczywiście sobie to nagrywam w sobotę, jak to zwykle, bo też lubię spędzać niedzielę miło, domowo, spokojnie. Z tego powodu oczywiście kontynuujemy. Oj, nie autozapis. Zrobiłem sobie jedną turę testowo, czy mnie nie zaatakuje jednak wróg. W sumie możemy to wrócić, bo zobaczcie, ja zrobiłem w sumie tak, że wysłałem tego karga, czy jak on tam się nazywa. Wysłałem go już po prostu z wojskiem, nie poczekałem na dojazd całej armii, więc po prostu wysłałem go z czym się dało i po prostu szybciej przekierowałem do powrotu tą. Jak on tam się zwała, nie pamiętam jej imienia już. Kujin. Teraz tak, musimy wymyślić, czym się obronimy tu. O, najprostszy na świecie to nie będzie. To zostaw. Mamy tu kuźnię. Balista 1500. W sumie, bo mamy już płonące strzały, nie mamy płonących strzał, nie mamy balisty. Jesteśmy te dwa poziomy do tyłu. Co nadal nie zmienia faktu, że i tak powinienem tego używać. To jest losowe z drugiego poziomu. Można by dorzucić centaury chociaż. Ty zaś, przyjacielu, pojedziesz w stronę karga. Zobaczymy, dokąd on jest w stanie dojechać. Ty pojedziesz do niego po armię. Dobra, skończmy turę. Bo teraz się powinien pojawić nam przeciwnik. Dokładnie, pojawia się tutaj u dołu. No ja się nie pierdzieli, gna na zamek. Dobra, jeszcze teraz tak szybko. Karg, dostarcz wojsko, ile się da. Tydzień śmiertelnego spokoju przed nami. No niestety jednego wojownika będziesz musiał zostawić. Trudno. Teraz tak. Mój no-name jedzie tu. I dasz jej balistę, mimo wszystko. Ty spróbujesz się wycofać tam. Teraz wymyślimy, co będziemy robili w obronie. Ty zaś spierdzielasz tam. I tak czym prędzej. Ty spierdzielasz też tam. Czym prędzej. No łatwo nie będzie. Myśl, Ignacy, teraz. Co tu możesz zakrutować? Może tak. Zastanówmy się na spokojnie. Mogę wiwerny. Ile? 4. No nic. 17 pierdolów, ok? Mogę też was. Albo mogę zrobić tak. Tak. Przecież tak. Zrób mi tu jeszcze jeden stack bonusowy. Nawet dwa. Będziecie kładli sidła. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Jeśli się bronię, a chcę walić długo centaurami, fajnie byłoby mieć. Nie to. Jaki okrzyk dostaliśmy? Słowo wodza. Okej, okay, już coś. Mark, tutaj, kuźnia. 2250. Jestem w stanie nawet się spróć z części surowców, tylko i wyłącznie po to, żeby to mieć. Uważam, że to może mieć kolosalne przełożenie na pole bitwy. Jeżeli nasi strzelcy wystarczająco długo przetrwają, a na tym nam zależy bardzo. No spróbujemy się wybronić, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z czym się bronimy? Z uprzężą czy z tym? Myślę, że będziemy się bronili jednak z tym. Nie oddajmy turę i zobaczymy. Szkoda bohatera. Niewiele mu przeżyło. Wygrałem to. Okej, czyli wygrywamy. Jakby co? Was na ten bok. Was na ten bok. Tak, tak. Coś takiego byśmy spróbowali. Jest szał. Przyspieszamy. Niestety jego grasant jest pierwszy.
Wiesz mi goblina? Wow. Jest moc, co? Ciebie będę chciał, żeby zwiał. No i przywalimy tobie. To było też dobre, ale korzystam z tego na razie. Spierdalaj. To niestety nie zwałtujesz go chyba? Nie. Nawet nie tak bardzo, jak się martwiłem. Front. Zabierz mu kontratak chyba. Kimkolwiek będę w stanie zabrać kontratak? Spróbuj. Powpierdola. Więcej szału. Raz. A, liczyłem na dwa. Połóż sidła. I jego spróbuję polować. Jeden pokaj. Z moralami. Szarża, powinna wejść. Dobrze. Dobrze, podlecisz. Liczyłem trochę, że zabije się co innego, ale dobra. Dalej. Niestety, ale no cóż, trzeba ten atak wykonać. Zabierz mu szał. O, masz roztrzaskanie. Przyspiesz jego. Dawaj. Robimy to. Jesteś mój. Byle nie zwiejesz. Zwiałeś. Dziękuję. Mamy go. Dawaj moje budynki, śmieciarzu. Mamy to. Spore straty, nie powiem. Ale ci wojownicy nam zrobili grę, musicie przyznać. Kurde, podejście tych wojowników to było coś naprawdę mega ważnego. Szkoda straty dobrego bohatera. Ale uważam, że i tak to był gigantyczny sukces z naszej strony. Dobry początek, co? Odcinka. Zmienię się już teraz na ten drugi artefakcik. Pompujmy ekspy, skoro mogę. Niczego nie tracisz w takiej bitwie. Ach, przy okazji zobaczymy naszą balistę, jak działa, co? Szału widzę, że macie, spoko. Nie masz podejścia do mnie. Uderz w niego z łapki. Patrzcie. Jest kurwa moc. Ekspy. 1600, miło. Tłum was. Jeszcze milej. Witamy w kolonii. Trójstrzałowa, rozkurwiająca balista. Normalnie była dwustrzałowa, teraz jest jeszcze trójstrzałowa. Spowolnij, dziadka. Dosyć mało dostajesz z tego, ciekawe czemu. Masz opancerzony? Nie wiem, jak to działa. Aha, bo ty masz chyba zmniejszone obrażenia ze strzału. Tak mi się widzi. Snare jakiś mały. O! No! I tak to się robi, kurde, teraz możemy grać. Jasne, jesteśmy trochę do dupy z hajsem, ale już teraz jesteśmy na bardzo, bardzo dobrej drodze. Tak mi się wydaje.
Dowiesz stąd mi z 20 pierdolów. Myślę, że możemy ciskać już ich. No, ruda by się przydała swoją drogą, nie? Pierścień witalności też nie jest głupią rzeczą. Exp. Zostaw was, jeżeli nie musimy. Zapisz rozgrywkę. Bo wydaje mi się, że mogę już zraszować przynajmniej jego. Niestety skurwol jest szybszy. Spróbujmy cię spowolnić. Chociaż balista cię zluzuje. Trzech centaurów. Zabić go nie zabijesz, więc może tak? Luzujmy dziada. Dobra. Hopsa. O, jaki peszek. No ma teraz chorą inicjatywę po prostu, bo ona dostaje jeszcze boost do inicjatywy. Z surą powietrza czy cokolwiek. Surą nieba chyba ona się tak oni nazywa. Czy by stąd nas zaatakował pan brązowy, zakładam. Jak już tu jesteś, to skorzystamy z tego. Jak zwykle. Podbijesz tu. No tak już mu położyliśmy chyba najmocniejszego bohatera, bo to chyba był... Nie położyliśmy go za to, nie. Tak jest dobrze. Dobra. Co tu jest ulepszone w ogóle? Jakie to są jednostki ulepszone? Centaury i wy, dobra. Spróbujmy wysłać coś tutaj. Babrać się w te ulepszenia. Może chociaż tyle. Z jakichś podstaw. Wojownicy jak na razie okazują się dosyć trafnym strzałem, jeśli chodzi o moje atakowanie oponentów. Czyli ja nie wyglądam na to, że nie zdobyłem kopalni, tak? A, to znacząco przyspieszy nasz ruch teraz. Jeżeli chodzi o karawany międzyzamkowe. Zdobądź sobie to plus 1. Daj tutaj plus 10 żywotności. Zacznijmy od was. No, jak uciekacie, to spoko. Nauka okrzyków bojowych i tak jest mi niezbędna i tak, więc... w dużej mierze. Mogę sobie na to pozwolić. Ściągaj kolejne wojska tutaj do ulepszań. Ulepszań, co to za słowo? 18 wpierdolów. Kopalnia złota zaraz zdobędziemy. To jest zawsze tydzień plus 1 w tygodniu. Pompujmy Kujin. Ile masz many? Nie masz fulla. Zapisz rozgrywkę, bo walka z tymi gałganami może być irytująca. Zwijmy oczy, zdążę. Dużo. Kurde, jeden ruchu brakuje. Taktyka, co? Gautowany. Jeden wpierdol tylko. Miałem o tobie lepsze mniemanie. Niestety wpierdol dostanie jeszcze chyba drugie obrażenie. W sumie to nic nie muszę nawet specjalnie robić. Tu już jesteś przyspieszony? Jesteś przyspieszony. Ciekaw jestem, czy mogę. Nie mogę. Dobra, zrób cokolwiek.
gałgan. Kopalnia złota, bardzo przydatny dla nas strzał. Te plus 10% życia też mogło być dosyć istotnym elementem naszego sukcesu. No my już zbieramy kopalenki wszystkie. Dobrze, bardzo dobrze. Ściągaj więcej wojska. Wszystko do ulepszeń musi tu przylecieć. Wy i wy jeszcze musicie. Super. Ulepszamy te armie, przewieziemy je. No, to będzie grało już. Aż mi się przyjemnie już gra. Chociaż pewnie zaraz znowu dostanę jakąś skurwiałą bitwę, która będzie totalnie przegięta. Zatrzymasz się tutaj, wiem, że już byłem w tym tygodniu. Teraz tak, ty zajedziesz tu jak najszybciej. Spróbujesz dowieść Kujin wojska. Czy coś tu jeszcze do czyszczenia? Nie wygląda na to. Dzień dobry, sprawę możemy wrócić do tego, co robiliśmy wcześniej, czyli czyszczenia tego dołu. A następnie pozostaje nam już tylko wyruszenie na morze. Co będzie w zasadzie bułeczką z masłem. Nie wiem, czy nie robię źle, że nie idę w ogóle w stronę cyklopów. Chyba robię to bardzo nawet źle. Ilu tu jest wojska? Troszkę jest. Dużo centaurów nie wziąłem. Dobra, ty możesz ze swoją armią w sumie w zupełności na luzie iść czyścić tutaj te południe, którego ostatnio nie udało mi się doczyścić. Tam jest ten strażnik Sylany, to jest plus jeden poziom. Czyli troszkę tam ci dziać może jeszcze. O, jedzie bohater twój. Co tym razem posiadasz? No, masz lepsze wojsko niż ostatnio. Tak, sporo lepsze, gdybym się zastanowił na ten temat. Jak szybko jesteś w stanie dojechać do Kujin? Może to jest pytanie. Zapisz tę rozgrywkę. No, czy się uda? Dobra, widzę, że przekazaliśmy sobie jakieś okrzyki bojowe. Daj mi więcej wpierdoli. Więcej wszystkiego mi daj. Dobra, teraz ty musisz się dostać tu. Oddaj turę. Jesteśmy pod zamkiem praktycznie. Wracasz tu. Teraz tu. Możesz dowozić wojsko, to jest twoja robota. Czy zmierzają tu jakieś karawany? Nie, nie wygląda na to. Może coś by jednak tu trzeba zrobić, chociaż te cyklopy, nie? Oddaj turę. No i co zrobisz? Zabierzesz mi kopalnię i to wszystko. Co tu mogę wziąć? Mogę cyklopa dorzucić do armii. Albo wziąć też kilka centaurów. Dlaczego by nie? Chętnie dorzucę kilka centaurów. 400 goblinów też miło. Gobliny są zawsze przydatne praktycznie. Mamy już lepszą balistę. I ty jesteś mój. To poczekasz? Wygrałem. Teraz trzeba mądrze powykorzystywać wszystkie moje atuty, jakiekolwiek posiadam. Na pewno będę chciał wykorzystać jeszcze fakt, że posiadam sporo sidlarzy. Więc będzie miło wykonać z nich kilka grup. Dokładnie tak. Ty staniesz tu, ty staniesz tu, ty staniesz tu. To jest moje prawe skrzydło. Szybko! Przyspieszę. Silna armia bardzo. Bardzo, bardzo silna armia. Ciebie przegonimy. Jaka będzie kolejność wydawania rozkazu? Pomyślmy. Ty uderzysz w niego. Ty uderzysz w nią. Ty go będziesz zastrzelony. Coś takiego. Ale nie masz tym razem ty. A, będziesz rzucał tym razem. Ty uderzasz w nią, czy w niego? Spróbuj w niego tym razem. 195. 300. Troszkę dostałem. Skurwysyn, jak rzuca.
Uderzę. Ty uderzasz tu. A to drży przed Mrykiem. Pozbądźmy się mu goblinów. Żeby nie miał czym rzucać. Mogę to zrobić w sumie, ale mogę też zrobić tak. Dobra, teraz ty tutaj. Za trzech. O, nie weszło. Szkoda. Drży przed Mrykiem ty. Niestety ten będzie już teraz walczył. Nie masz okrzyków. Zwiałem. Kapłanki. Przód. Szału więcej. Bez kontrataku, wybornie. Dwa razy. Niestety ty masz dojście do niego, co będzie bardzo bolesne. Pozbądź się kapłanek. Teraz wy pozbędziecie się goblina. Dobrze, do przodu. Nie zdałam go, żeby spękał, więc naładuję szału ile się da. Niestety trochę z szału spadło. No i została ci jedna jednostka. Wpadłeś na sidło, gałganie. Jaka jest szansa, że zwiejesz 100? Inicjatywa jeszcze bardziej wzrośnie. Masz kontratak, tak? Ktoś go musi przyjąć. Ty nie zdążysz. Spróbujmy. Za 6. Z 50 spadł. Dawaj. Pełna bateria w niego. Dawaj, wpierdol. Blokuj chuja. Stay. Jeszcze pakuj mu. Wszystko, co się da. 4. Spróbuj. Raz. Kurwa, przeżył. A, cholera. Inteligencję chciałem. Eksperckie machiny. Mogą być. Cholera jasna, no. Liczyłem, że już się uda. No nic. Mamy odwiedzone, pobędź gałgaństwo stąd. Kto ma największą armię? Nawet nie jestem w pierwszej trójce. Dosyć dobrze świadczy o mnie. Ci wojownicy mi robią grę, nie? Musicie przyznać. Kolejny? Co, kurwa? To wy tak napierdalacie już? Weź go z powołami po prostu. Mieczek mi się zupełnie nie przyda. Przywóź co się da, no. Mam nadzieję, że nie wyjdzie mi w tej turze. Skąd te skurwysyny mają tyle wojska? Oni się spawnują im, czy co? Zapisz tę grę, czy...
Pognaj tutaj do niej. Tydzień rysia. No proszę. Rysiu, rysiu. No. Kurde, no muszę zrobić w końcu te cyklopy, bo ja zaraz zacznę odstawać. Co jest? 12. Co wy macie na sobie? Zaawansowany atak i tyle. Dobra. Serio, masz dolot do mnie? Jak ja tego nie zobaczyłem? Bez sensu. Czekajcie. Zaczekaj po prostu tutaj. Coś jeszcze dowiozę może. Niewiele mogę. To wyvern, skurwysy. No nie mało, co mu będę mówił. Tu się pewnie skonsoliduję, znając świat. Ale jest inne pole bitwy tym razem. Chociaż tyle. No sobie mogę się skonsolidować, bo dlaczego bym... Masz dolot do mnie? Masz, do wojownika. I tyle. Trzeba będzie go przesunąć. Stań tu. Autuj tego. Ty masz też do Centaura dolet teraz. Chuja zrobię już. Chociaż. O, jest dobrze. Ty będziesz rzucał pewnie, skurwysynie, i mi zajebiesz znowu 1000 żołnierzy. Trzydziesty. Nie jest aż tak źle. No nie, mój jeden goblin. Ale tu już nie możesz wiele zrobić. Zaryzykuję przywalenie w ciebie. Sześć. Dobra, ale spadł ci szał.
Kurwa, ten cyklop zapierdala. W japę. 130! Chuju ty, na ropę. Tak się nie robi. Napierdalaj. Naparzaj w nim. O kurwa. Ale słabo coś tę bitwę rozegrałem, mam jeszcze takie wrażenie. Straciłem wszystkich wojowników już. Co generalnie jest dosyć kiepskim prognostykiem. Nie mam w ogóle armii. Teraz to jestem w stanie uwierzyć, że jestem w stanie nawet to przegrać. Elegancko zostawiony. Będzie dobrze. Będzie jakoś super dobrze, ale... Trzy ataki? Co tam się zadziało? A, na spustoszenie masz... Kurwa. Co za skurwysyn. Jak ona nie zwieje, teraz to jest po nie. A pewnie zwieje. Kurwa, ja nie mam znowu armii całej. No nic, dobra, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się już za parę godzin w kolejnym odcinku, więc ja bym Ignacy, byście we to były Heroesy 5, dzikie hordy. Trzymajcie się ciepło!